Z nami Lord Crushfield na pierwszej konferencji przed galą Fame MMA 5. Rywal Mini Mike, prawie 40 cm różnicy we wzroście. Czy to jest dla Ciebie duże wyzwanie i czym jest dla Ciebie walka z Mini Mike'iem? Czy to jest dla mnie wyzwanie, ta walka? No, ale niestety wszystko jest usunięte. Ciężko jest mi powiedzieć tak naprawdę. Walka jak walka. Podjąłem się. No zawsze walka będzie wyzwaniem, ponieważ wszystko może się zdarzyć. Mogę równie dobrze nie wyjść stamtąd. Równie dobrze on może stamtąd nie wyjść. Wszystko może się zdarzyć. Także jak najbardziej jest to dla mnie wyzwanie. No i trzeba to traktować jako walkę, w której wszystko może się zdarzyć. Dziwię się, że Mini Mike wyzwał Cię na pojedynek na tej czwartej edycji. Zaskoczyło Cię to wszystko? No nie mogłem po prostu nic z siebie wydusić. Ledwo co mówiłem, na co dzień nie mam problemów z wyrażaniem się, ale to był dla mnie taki szok, że po prostu mam stoczyć taką walkę, że musiałem szybko przeanalizować co, jak dobrze byłoby zrobić, na jakich zasadach i tak dalej. Szok, po prostu szok to był dla mnie. Jak wyglądają Twoje treningi, przygotowania? Coś wiemy na temat Mini Mike'a, bo trenuje, widzimy, że jak się przygotowuje. Jesteś faworytem, jak Twoje przygotowania wyglądają do tej walki? Jeżeli chodzi o moje przygotowania, to ciężko z przygotowaniami ze względu na brak czasu. Stresuje mnie trochę to, że gala już jest za miesiąc, a ja po prostu nie mam tak dużo wolnego czasu, żeby robić treningi. Chciałbym najlepiej robić 5 treningów w tygodniu, tak jak robią to inni zawodnicy Fame MMA, ale no niestety czas wolny mi na to nie pozwala, który mogę poświęcić na treningi. No i to mnie przede wszystkim stresuje. Jakbym miał możliwość robienia większej ilości treningów, na przykład 2 dziennie, 5 dni w tygodniu, to myślę, że byłbym faworytem tej walki. Jakie wrażenie na Tobie robi to, że Mini Mike będzie o wiele bardziej niższym zawodnikiem od Ciebie? I jak sobie to wyobrażasz w głowie, jak może ta walka wyglądać z Twojej perspektywy? Jak ja sobie to wyobrażam? Myślę, że to będzie normalna walka i wzrost nie zrobi tutaj żadnej roboty, no bo po prostu takiego czegoś nie było i ciężko sobie wyobrazić takie coś. Jak już mówiłem, to jest walka, wszystko może się wydarzyć. Mini Mike'a po prostu traktuję jako normalnego zawodnika, który zdecydował się ze mną zawalczyć, który zresztą sam mnie wyzwał. Także no jak normalnego zawodnika, to będzie normalna walka moim zdaniem. Zresztą chyba były już kiedyś na pewno w sportach walki takie przypadki, że między zawodnikami była taka różnica. Na 100% były takie przypadki. Nie znam się zbytnio na sportach walki, ale coś tam mi się otarło ucho, że coś takiego się działo. Wypowiadasz się pozytywnie o Mini Mike'u. Za chwilę będzie konferencja, wasza część, za 30-40 minut. Może mogą być jakieś tarcia twoim zdaniem, jakieś sprzeczki pomiędzy wami, czy wydaje się, że to będzie takie typowe dla ciebie, jak tak opowiadasz, normalny rywal, tak, Mini Mike, normalny przeciwnik, nie będzie żadnych pomiędzy wami tarć. No wszystko się okaże. Póki co nie chcę nic zdradzać nikomu przed konferencją. Zobaczymy, co Mini Mike przygotuje. Jeżeli coś się stanie, no to jeżeli zacznie na mnie najeżdżać, no to wiadomo, będę musiał odpowiedzieć. Czy ja coś planuję? Wyjdzie w praniu.